Wczesnym popołudniem przed usterkowym domem stawił się kolejny duet. O Jezu, ale to młode chłopaki są. No nie, to tak? Tak. Do naszego zadania oczywiście oprócz narzędzi potrzebne jest doświadczenie. Czy panowie takie posiadają? Myślę, że między 4 a 5 słów będzie. No dobra. Cena wskazuje na co najmniej przyzwoite doświadczenie. Młodzi adepci sztuki, ale się cenią. Jakbyście czegoś potrzebowali, to na górze córka jest. Teraz ma lekcję na Zoomie, ale jakby coś to jest. Dobrze. Jak wy to chłopaki zrobicie cacę, z trudem będę się powstrzymywał, żeby nie wyjść i nie przybić z wami piony. W sercu jesteś. Co? W sercu jesteś. Ty musisz miał. O, panowie są co najmniej czujni. Tacy młodzi, a jednak program znają. W tej sytuacji liczymy na idealne wykonanie. Znajdziemy jak się na wyrobek, nie? Chyba ja. Dobrze myślałeś? Pa. Jedziesz tak? Tak, to jest. To tak, to jo, tak? A tutaj później się to wyrobi na tym. Jak robię. No, będzie gituba. Oj, chyba jednak nie będzie. Ktoś, kto winszuje sobie 5 stówek za tę pracę, powinien wiedzieć, że kleju nie nakładamy w tym miejscu. Tylko że panowie przykleili listwy trochę do góry nogami. Ale co, poważnie? Serio? To na razie zostaje tak jak jest. Te kwasy trzeba zmienić. Gdzie druga listwa? Oczywiście jest to błąd. Źle przyklejona, nie tak to powinno wyglądać. Zobaczmy, jak sobie poradzi z narożnikiem. I z karniszem. Bardzo miałbyś taką? Nie, nie, nie. Ty, kolega, wpadł na to, jak to przykleić, tak? No brawo! Po godzinie wpadli na to. A kolejną zapewne poświęci na rozpuszczenie starego kleju. No, to teraz dopiero się będzie trzymać.